Kolejne uderzenie, jest i bramka! Z okazja Tobiasz nie ma spalonego, Chabrowski przed bramką, 2-0! Aj, bramka! Jest trzeci gol, się więcej ciekawego, Bejnarowicz na ty, gol! I gol dla Stoją! Niezły pomysł i bramka! Próba strzału Jaskłowski, kapitalna interwencja bramkarza! Nie ma spalonego, może wygrać dalej, Styczeń na dogodnej pozycji, bije teraz bramkarza i będzie gol! Bydla! Witamy Państwa w trzeciej odsłonie programu Przed Kolejką, dziś w pełnym komplecie Jakub Zima, Bartłomiej Nowak, Paweł Szpur, witamy. Będzie jeszcze gość specjalny, trener Adrian Mrowiec, który do nas dojdzie. Oczywiście program, w którym pokazujemy to, co dzieje się w najbliższych, a także tych, co były w kolejkach piłkarskich naszego regionu. Żeby nie przedłużać, może panowie zaczniemy od razu już od czwartej ligi. Co tam się ciekawego działo? Kuba, co byś polecił godnego uwagi w ostatniej kolejce czwartej ligi? Oj, tych spotkań było sporo. Teraz trwa na przykład mecz Miedzi 2 Legnica z Lechią Dzierżoniów. To ostatni mecz kolejki numer 3. Z tych ciekawych wyników, które tutaj na pewno warto gdzieś zaznaczyć, to remis na przykład Piasta Nowej Rudy z Łużycem Lubań. Wydaje mi się też, że dobrze się na razie prezentuje Motoyel Joława i Barycz Sułów. Zaskoczony jestem też wysoką na przykład dyspozycją Polonii Środa Śląska. Myślę też, że specjalnie nie będę tutaj jakoś bardzo krzywdził piłkarzy Górnika Nowe Miasto, jeśli powiem, że więcej oczekiwałem po ich występie w meczu z Prochowiczanką, aczkolwiek zdaję sobie sprawę z tego, ile ten zespół jeszcze ma do przerobienia, by tak naprawdę zaprezentować pełnię swoich możliwości i przekonany jestem, że tak czy tak w którymś momencie zaskoczą. Dokładnie, nie jesteśmy tutaj po to, żeby się pastwić nad młodzieżą trenera Błażyńskiego, który też dosyć szczegółowo rozpisał się na klubowym Facebooku na temat postawy i też prosi o tę cierpliwość. My, biorąc pod uwagę to, kto występuje w tym zespole, jaki jest wiek poszczególnych zawodników, no to nie zamierzamy uprawiać tego typowego hejtu, zresztą to nie jest naszą rolą. Naszą rolą jest wspierać Wałbrzyszan, więc po prostu wydłużmy troszeczkę ten limit cierpliwości o kolejne mecze, bo to myślę, że to w końcu zaskoczy i będziemy mile zdziwieni postawą podopiecznych trenera Błażyńskiego. A jak nie będziemy, to też się nic nie stanie, bo pamiętacie to, co rozmawialiśmy w pierwszym programie. Dwa tygodnie temu wspominaliśmy, że inne zespoły muszą podopieczni, ekipa trenera Błażyńskiego może. I myślę, że pod takim względem powinniśmy traktować tę ekipę. Dlatego zostawmy chłopaków z Nowego Miasta. Tutaj troszeczkę jestem zaskoczony postawą Polonii Stali Świdnica, gdzie chyba też w samej Świdnicy oczekiwania były zdecydowanie większe. Trzy kolejki. Zwłaszcza po przykładzie poprzedniego meczu. Dokładnie. I też biorąc pod uwagę wzmocnienia, jakie nastąpiły w składzie tej ekipy. Trzy kolejki, na razie trzy punkty. Trzymamy też kciuki, bo wiadomo, że jest to ekipa zaprzyjaźniona z Wałbrzyskim Górnikiem, także patrzymy nie tylko na wyniki, czy to Górnika Wałbrzych, kierowanego przez trenera Mrowca. Ja tutaj się uśmiecham, ponieważ tak, trener Adrian Mrowiec stoi z boku. Czy to Górnika Nowe Miasto, trenowanego przez Wojciecha Bożyńskiego. Tutaj specjalnie podkreślamy, bo po drugiej edycji naszego programu na Facebooku pojawiły się komentarze i pewne zastrzeżenia, że nie rozróżniamy obu ekip, co oczywiście nie jest prawdą, ale będziemy się starali podkreślać nazewnictwo, tak żeby być może osoby, które nie znają realiów wałbrzyskiego sportu, wałbrzyskiej piłki nożnej, żeby dokładnie wiedziały, o który akurat klub chodzi. No i to, że Orzeł Ząbkowice, to ci Paweł wybaczamy. No. Okej. Panowie, słuchajcie, bo ja jeszcze tylko chciałem zapytać was, czy to nie jest dla was zdziwieniem, że Słowianin Wolibórz jest liderem tej tabeli? Nie. Żadnym. Żadnym. Z tego co pamiętam, ten zespół trzy razy walczył w barażach o awans do trzeciej ligi. Tak jest. Zawsze brakowało tej przysłowiowej kropki na D, więc wydaje mi się, że to nie jest żadne zaskoczenie. Zaczęli od początku po prostu mądrze i ostro, tak? No ale nie tylko Wolibórz, no bo mamy trzy zespoły. Stosunek 11-1 to naprawdę jest coś niesamowitego, nie?
Ale też spójrzmy na to, że drugie miejsce zajmuje Oława, która przecież rozpoczynała rundę jesienną, rozpoczynała sezon od wyjazdowego meczu właśnie z Górnikiem Nowe Miasto. I przy odrobinie szczęścia, Kuba, ty komentowałeś ten mecz. Mogło się to skończyć troszeczkę inaczej, aczkolwiek też musimy wziąć pod uwagę fantastyczną wtedy postawę bramkarza Górnika Nowe Miasto, który obronił dwa rzuty karne, więc mogło być to i wyższe prowadzenie, wyższe zwycięstwo wicelidera z Oławy, jak i mogło się to skończyć przy odrobinie szczęścia zupełnie inaczej, czyli chociażby podziałem punktów. Ja tutaj patrzę tylko jeszcze też na Duta Byli, bo też widzisz na przykład Bobrzanie, Bolesławiec, Nowe Miasto i Łomnica. Tak naprawdę to w tej chwili jest rzeczywiście najsłabsze trzy zespoły w grupie. Przy czym to też są takie zespoły, które uczą się tej ligi i to widać wyraźnie, że każdy z tych teamów ma duży problem z tym, by zaistnieć na tym poziomie rozgrywkowym. W każdym jednym z tych spotkań. Pytanie, prawda? Jak szybko odrobią lekcje, po której kolejce? Nie tak szybko. W następnym meczu widzisz Górnik Nowe Miasto grać będzie z Iskrą Księginice. Niby też Beniaminek, ale popatrz jak sobie ta drużyna świetnie radzi. Dwa zwycięstwa, jedna porażka i to dobre mecze rozgrywają sobie na własnych, własnym sumptem pokazują, że potrafią się naprawdę nieźle do tego grania przygotować. Patrząc jednak na zestawienie personalne tych drużyn, tak jak teraz Nowe Miasto z Iskrą, wydaje mi się, że tutaj postawiono przede wszystkim na wychowanków. Tam jednak ta drużyna grać troszeczkę będzie innym schematem, w sensie mają zawodników doświadczonych, którzy potrafią tę grę pociągnąć. Dobra. Z drugiej strony szkoda, że przyszło Górnikowi Nowe Miasto grać już od samego początku z ekipami, które gdzieś nadają ton tym rozgrywkom. A może to lepiej. Ale popatrz, Zenit Międzybórz to był Beniaminek. Prochowiczanka to też drużyna, która jest w sumie tak na dobrą sprawę Beniaminkiem w cudzysłowie w tej grupie, no bo to jest zespół, który niewiele wcześniej liczył się w tych rozgrywkach, prawda? Ale personalnie te zespoły jednak były dużo silniejsze. No masz, Wojtek mówi do mnie tak, że w tym meczu konkretnym teraz... Mówi do trenerze Wojtku Łowieckiego. Tak, było aż 4 zawodników z doświadczeniem Ekstraklasa pierwsza liga. Dobrze, panowie, powoli przejdźmy do tego, co będzie. Które mecze byście polecili na najbliższą kolejkę, które warto obejrzeć? No oczywiście to, co Jakub będziemy pokazywać na Sportowy Wałbrzych TV, czyli Górnik Nowe Miasto, Iskra Księgnice, czyli na pewno to, ale co jeszcze? Co warto, co jest godne uwagi na najbliższą kolejkę w czwartej lidze? No oczywiście to, co też mamy tutaj w naszych materiałach, to co już Paweł powiedziałeś, przede wszystkim oczy skierowane chyba lokalnych kibiców będą na pojedynek Górnika Nowe Miasto z Iskrą Księgnice. Trudny mecz, no ale kiedyś też to przełamanie musi nastąpić. Dlaczego miałoby to nie być zgodnie z powiedzeniem do 3 razy sztuka w najbliższą sobotę? Teraz jeszcze taka kwestia, zobacz, mamy tutaj niemalże hity już na samym początku rozgrywek, choć patrząc na rozgrywki w tabeli nie wygląda to tak idealnie, ale mecz Woliborza z Lechią Dzierżoniów też zapewne będzie ciekawy. No to ja wam, panowie, powiem jeszcze jedną rzecz, że ciekawym meczem będzie Piast Nowa Ruda z Miedzią 2 Legnica. Natomiast hitem tej kolejki chyba jednak, Paweł, Barycz, Sułów, Motel Żoław. Druga z trzecią drużyną. Tak. Obie niepokonane. Zanim przejdziemy do... Wiecie, ja z racji lokalnego patriotyzmu trzymam kciuki za Jacka Fojnę i jego ekipę, także panowie, dobrze. Mamy omówioną czwartą ligę, czy jeszcze chcielibyście coś dodać do czwartej ligi? Ja bym jeszcze chciał pokazać kibicom, jak padały bramki w meczu Górnika Nowe Miasto z Prochowiczanką. Także... My z chwilę milczymy i... O, patrzcie, bombowiec nad nami jakiś leci, mamy atrakcję od razu. Stąpkę nam zrzucają. W bramce Damian Wójcik, później w polu zobaczymy z numerem 3 Piotra Ignatowicza, 5 Damian Kuśnierz, 6 Maciej Sowiński, Sebastian Francuz, Jakub Nowomiejski, Patryk Rosiński, Sebastian Misiołajtis, Jakub Fijałkowski, Bruno Ogon, Oliver Łabak. Górnik Nowe Miasto Wałbrzych na czerwono, drużyna Prochowiczanki, jednolite granatowe stroje, dobry pomysł. Łabiak z pierwszej piłki do Fijałkowskiego, nie ma spalonego, ale też piłka wybita. Grać Nowemu Miastu w sytuacji, gdy mają takie okazje. Tylko, że też tutaj bardzo dobrze Łabiak wrócił do asekuracji, tylko proszę zobaczyć, co zrobił Sowiński. Minął dwóch rywali w polu karnym, takim jednym prostym zagraniem. Ani Wójcik, ani Hrebela jeszcze tutaj nie mieli okazji się wykazać. Teraz jest gol dla Prochowiczanki. Chcieli spróbować szczęścia, teraz jest dobra okazja dla nówki.
Gębski w pole karne, miękka piłka, Fijałkowski teraz nad bramką. Świetnie poradził sobie teraz Oliwier Łabiak. Zobaczymy, co z tej akcji wyniknie. Misiu Whiteys do Łabiaka, nie ma spalonego, jest szansa! I tylko od bramki jęk zawodu, bo tutaj bardzo dobry pomysł stawić się w odpowiedni sposób, nie popełnić błędów takich jak ten przed momentem. Blisko 16 metra, Łabiak, Nowomiejski, no i to było dobre rozegranie. Znowu dobra piłka na prawą stronę, ponownie Malawski sobie poradził tutaj z obrońcami, teraz zagranie przed pole karne, no i tutaj naprawdę dużo szczęścia. Teraz strzał Łabiaka, no i to była taka sytuacja, która... I spróbować czegoś innego. Jest okazja, Szydłowski. No, uprzedził rywala, ale jeszcze Galas. Było blisko. Czeka tutaj na informację od sędziego, by można było tę zmianę przeprowadzić. Hrebela! W momencie, może to dośrodkowanie coś zmieni. Wójcik, no, teraz było blisko. Nie raczej no, myśleć o tym, by wynik powiększyć, aniżeli bać się jakiejkolwiek straty, tak jak teraz Fabian Hrebela pokonany po raz trzeci. Skrzydle jest już na wysokości pola karnego. Szydłowski minięty, Barysewicz polu karnym, okazja dla gości na czwartego gola i jest już 4-0. Wracamy po krótkiej przerwie, przed nami Liga Okręgowa, jest z nami trener Adrian Mowiec, witamy Cię Adrian serdecznie. Dla przypomnienia, nie tylko trener Górnika obecny, ale przecież świetny piłkarz grający w ligach szkockich, najlepszy obrońca Ligi Szkockiej, grający w Litwie, tak jeżeli dobrze pamiętam. Tak, no i oczywiście Wisła Kraków, Miedź Legnica, Chrobry Głogów, tak? Czy nie, Ruchorzów, tak, Arka Gdynia, dokładnie. Także RBLX, zapomniałeś, tak bardzo chwaliłeś. RBLX, tak, żeby nie mam fajna przygoda, może powiedzieć. Tak. To jest chyba osoba, która może bardzo dużo nauczyć tych naszych młodych piłkarzy. Witam Cię serdecznie. No to chłopaki, zaczynamy. Poprzednia kolejka, który mecz byście chcieli omówić w pierwszej kolejności? Co takiego ciekawego wydarzyło się? Słuchajcie, zaczniemy tak jakby trochę od końca, bo właśnie od meczu Górnika Wałbrzych z Lechią 2 Dzierżoniów. To dlatego, że mamy też i gościa. Trenera. To też dlatego, że to derby. A też dlatego, że mamy dla Was przygotowany skrót z tego meczu dzięki uprzejmości klubu i materiał wideo przygotował Krzysztof Janczak, także pozdrawiamy. Zobaczmy może najpierw, jak to wyglądało, a potem sobie o tym porozmawiamy. Powitajmy oba zespoły na stadionie 1000-lecia Wałbrzychu. Thank you.
Chłopaki, pytania do trenera? Pozostał niedosyt po meczu z Dzierżoniowym, czy ten remis przyjęliście z zadowoleniem? Oczywiście niedosyt. Liczyliśmy tak naprawdę, wiedzieliśmy, że to będzie ciężki mecz, bo, no, bo Lechia Dzierżoniów ma fajną młodzież, wspierającą gdzieś tam przez czterech takich doświadczonych zawodników, ale jest to ciekawy zespół. Jeszcze nie jeden zespół z naszej ligi tutaj straci z nimi punkty. Można powiedzieć, że ten remis jest taki, no, powinniśmy się cieszyć i możemy być załamani, no bo mieliśmy też tych sytuacji. Prawdę mówiąc, Lechia Dzierżoniów również miała sytuację, więc suma summarum, no, jak nie udało się wygrać, więc cieszymy się z jednego punktu, ale wiadomo, że był niedosyt, by tak naprawdę teraz te najcięższe mecze dopiero przed nami. No właśnie ta chrypka to po meczu poniedziałkowym? Poniedziałkowym, tak. To co, będzie po sobotnim? Nie wiem. mam nadzieję, że aż tak źle nie będzie, no ale no, jak zauważyliście, no udzielają się emocje podczas takich meczów, tym bardziej, że gdzieś tam ta bramka wisiała w powietrzu, czy z jednej, nawet czy z drugiej strony, ale no, emocje się udzielają i gdzieś tam staram się też wspierać zawodników z boku, no, czasami właśnie zabraknie głosu. To ja powiem, że dla mnie w tej kolejce zaskoczenie wysoka wygrana AKS Strzegą nad Wiktorią Świebodzice. Dla Was nie? Nie, właśnie dlatego, że Strzegą, widzisz, to jest taka troszeczkę dziwna sytuacja. Trochę za silny na tą ligę okręgową, która w tej chwili jest, a trochę też za słaby byłby pewnie na czwartą ligę, która teraz powstała. I to taka drużyna jakby gdzieś po środku. Wydaje mi się, że ona spokojnie powinna sobie walczyć o pierwsze trzy lokaty w rozgrywkach. No oczywiście na pewno będą jakieś potknięcia, natomiast też sama Wiktoria Świebodzice, wydaje mi się, że tam pewien pomysł na grę gdzieś powoli zaczyna się kończyć i też kilka osób, które z tego klubu odeszły, no jednak osłabiły tą drużynę na tyle mocno, że dzisiaj Wiktoria może mieć problemy, żeby grać tak jak w zeszłym sezonie. Okej, to Kuba, ty patrzysz z sentymentem na Jedlinę, ja na Ząbkowice, jak powiesz o tym ostatnim meczu, no dość ciekawie się zakończyło jednak orzeł. No i pewnie znowu cię tam pochwalą za rekomendację. No to był ciekawy mecz, 3-1 bodajże szybciutko tam Ząbkowice już do przerwy, tak. Wydaje mi się trochę, że chyba Zdrój był zbyt pewny siebie, a być może po prostu coś nie zadziałało. Jestem przekonany na pewno, że dobrze była przygotowana drużyna do tego spotkania. Jestem też przekonany, że takich meczy w tym sezonie będzie więcej, bo i przeciwników na poziomie Orła i trochę lepszych niż tych, z którymi się Zdrój mierzył w zeszłym roku, też jest więcej. No ale mamy gościa tak, i mamy musimy pytania. Korzystać z wiedzy tak. Gościa. Ja zapytam jeszcze, zanim przejdziemy do pytań, które Paweł, ty masz. Jak chłopaki są nastawieni do tego meczu? Bo jednak jest sporo młodzieży i być może te dwa zwycięstwa z Strzegomian robią na nich wrażenie. Robią na wrażenie. Wiemy, że to będzie ciężki mecz. Właśnie jesteśmy też po meczu juniorów w Pucharze Polski. Strzegom przyjechał, można powiedzieć, tak pół na pół rezerwowym składem. Stąd też moje spóźnienie, bo oglądałem mecz do końca, wiele emocji, wynik 4-3 dla Strzegomia, no, trochę niefartownie, bo naprawdę pod koniec mieliśmy naprawdę dużo sytuacji i ten remis gdzieś tam nam się należał, może nie wiadomo jakby było w rzutach karnych, ale patrząc na pierwszą drużynę naszą i sobotni mecz, no wiemy, że to będzie naprawdę ciężki mecz, ale to jest jeden z wielu kolejnych ciężkich meczów, także tutaj każdy mecz będzie naprawdę trzeba wywalczyć, wybiegać na boisku, zostawić kawał serca, kibice też nas wspierają, jadą naprawdę liczną grupą teraz do Strzegomia, więc mam nadzieję, że oni na pewno na trybunach dadzą z siebie wszystko, a mam nadzieję, że chłopcy, którzy wyjdą na boisko, również zostawią kawał zdrowia. Jak można ich ocenić po tych dwóch meczach? Wysoka nota? Naszą drużynę? Tak. Po pierwszym meczu ogólnie zagraliśmy w Ziębicach, zagraliśmy nawet przyzwoity mecz, można powiedzieć. Oczywiście te błędy się zdarzają, no po jednym z nich spadła bramka, ale była walka, pokazali walkę do końca i to im się też należy. Tych sytuacji kilka było, jedną udało się zamienić na gola, 2-1, ciężki wyjazd, na pewno był to ciężki mecz dla nas i też był pierwszy mecz i wielu chłopaków też gdzieś zagrało pierwszy mecz u nas w drużynie, więc no, była duża radość i ja też byłem ogólnie zadowolony. Po tym drugim meczu, no, akurat mam na przygotowaną na jutro taką małą analizę, chciałbym pokazać, gdzie popełniamy błędy, bo te błędy gdzieś tam się popełniamy je tak notorycznie, można powiedzieć, są te same błędy, więc będziemy chcieli wyciągnąć z tego wnioski i no mam nadzieję, że ten mecz w Strzegomiu zagramy przyzwoicie i
mam nadzieję, że 3 punkty. No, znaczy, nie będę oszukiwał, że jedziemy po remis albo przegrać jak najniżej. No nie, jedziemy po prostu o zwycięstwo. W każdym meczu gramy o zwycięstwo, więc no, mam nadzieję, że 3 punkty przywieziemy do Wałbrzycha. To jeszcze, Kuba, masz takie pytanie, bo powoli chciałem odejść od ligi i... Powiem ci, poczekaj z tymi pytaniami od fana, bo też... Fana? Tak. Ja powiedziałbym, to nie jest fan, to jest fan, to jest statystyk, tak. To jest fachowiec, to jest ekspert. No, ja nie chciałem zadać tych szczegółów jeszcze teraz, wiesz? Dobrze, okej. Okay. Dlatego tak pomyślałem sobie. Widzisz, ja na przykład tak zerkam na ten sezon w wykonaniu Górnika tak trochę bardziej optymistycznie, jak na przykład w zeszłym roku, z tego względu właśnie, że tutaj gra dużo tej młodzieży, o której tak mówisz. I chciałem zapytać tak naprawdę ciebie o jedną rzecz, bo to młody zawodnik to jest taki zawodnik chimeryczny, różnie wychodzi. Czasami to jest tak, że już pierwsze zagrania w meczu pokazują ci, że niekoniecznie dzisiaj będzie dobrze. Ale ten zespół jest bardzo mocno dopingowany przez kibiców, którzy naprawdę dają z siebie bardzo dużo na boisku, na trybunach. Jak to wpływa na tę drużynę? Bo jednak mimo wszystko to daje taką adrenalinę, ten dreszczyk emocji, gdzieś te ciarki na plecach czuć. I oni też to gdzieś muszą przekładać na meczu. W trakcie rywalizacji. Być może to pomaga na tyle, że te wyniki naprawdę będą lepsze niż się spodziewamy. Powiem wam, że słuchajcie, no jesteśmy tutaj na naszym podwórku, to jest trochę inna rzeczywistość. Tych ludzi przyjdzie na trybuny 300-400 osób i pokrzyczą, i dla tych chłopaków to naprawdę może zadziałać pozytywnie bądź negatywnie. Ja ze swojego doświadczenia wiem, że jak się grało przy pełnych stadionach, to tutaj nie trzeba było stosować przez trenera żadnej jakichś, nie wiem, środków dopingujących, żebym ją musiał motywować, bo samo to wyjście na boisko przy pełnym stadionie i okrzyk na każde dotknięcie piłki, czy piłka zagrana dobrze, czy źle, to słyszysz burę oklasków albo niezadowolenia, więc tutaj naprawdę wydaje mi się, że jeżeli kibice przychodzą na mecz i dopingują chłopaków, to na pewno to działa pozytywnie i tak mobilizująco. Tym bardziej, że tutaj mamy młodych chłopaków, rodziny przychodzą też na mecz i ci chłopcy chcą się pokazać. Jest nowy trener, nowy zarząd, nowy pomysł na grę, pomysł na to, żeby na nich stawiać, więc wiedzą, że to jest też dla nich szansa i myślę, że to na pewno wszystko, całe to zgrywa się w jedną całość i działa na nich pozytywnie. Młodzi Ukraińcy już się całkowicie zaaklimatyzowali? Tak, tak. No, dobrze po polsku mówią, też byłem zdziwiony. Piłka nożna jest językiem ogólnoświatowym, tak. Więc to nie ma uniwersalnym problemu. Tak, uniwersalnym. Audi to w ogóle już byłem zdziwiony, że on tak bardzo dobrze po polsku mówi, wszystko rozumie, więc... To coś. Zostawmy na chwilę kolejkę, która będzie przed nami, a pozwolę sobie, ponieważ mamy już takiego znanego blogera wałbrzyskiego i statysta, który też jest fanem, dziękujemy bardzo, naszego programu, który zaledwie teraz będzie miał trzeci odcinek. I przysłał pytanie, które prosił, żebyśmy tobie zadali. Pierwsze pytanie to jest takie, czy kiedy w marcu w 99 roku na stadionie Tysiąclecia zagrałeś w kadrze U16 i wygraliście 4-1, strzeliłeś bramkę, czy wówczas wiedziałeś, że widziałeś siebie już w roli trenera? W 99 roku to było. Tak, to pamiętam mój debiut w reprezentacji polskiej młodzieżowej. Fajne przeżycie, ale nie myślałem o czymś takim, że kiedykolwiek będę trenerem. Nawet był taki moment, że jak jeszcze grałem zawodowo w piłkę, tak sobie myślałem, ja nie mógłbym być chyba trenerem, tak nie wiem, tak jakoś się nie widziałem w tej roli. Ale to wiadomo, później z czasem myślenie też jest inne u każdego zawodnika i gdzieś każdy myśli, że no może akurat się powiedzie. No, tak naprawdę ja zaczynałem tutaj w Wałbrzychu z naszą drużyną młodzieżową w Starych Bogaczowicach, Unią Bogaczowice i też się skupiłem przede wszystkim na pracy tam z dzieciakami, więc teraz jest szansa popracować jeszcze z seniorami. Zobaczymy, jak co z tego wyjdzie. No, na razie mamy fajny klimat w drużynie. Wydaje mi się, że się rozumiemy bez słów. To, co ja chcę przekazać, oni starają się realizować. Czasami z lepszym skutkiem, czasami z gorszym, ale wyciągają wnioski z tego i następnym razem starają się to poprawić, więc no, zobaczymy, czas pokaże. Okej, okay, to drugie pytanie jest takie. Po zaledwie jednym meczu w Polonii Stal Świdnica wrócił do Górnika Konrad Korba. Jakie kulisy są powrotu? Czy to była inicjatywa zawodnika klubu? Nie widział perspektywy tam dla siebie. Jak to wyglądało? Słuchajcie, jeżeli chodzi o zawodników, którzy odeszli do Polonii Stal Świdnica, to rozmawiałem z każdym z nich. Z każdego chciałem zatrzymać u nas w klubie. No, każdy z nich jest dorosły i podjął taką decyzję, no, jaką podjął. Konrad wrócił do nas też. Rozmawiałem z nim jeszcze zanim
zanim doszło do tego transferu, żeby się zastanowił, bo chciałbym, żeby u nas był w drużynie, chciałbym na niego stawiać, bo wiem, że jest dobrym zawodnikiem. Na okręgówkę śmiało sobie tutaj poradzi i to jest nawet, Konrad jest nawet zawodnikiem na tą czwartą ligę, powinien grać troszkę wyżej, no ale cieszę się, że jest u nas, więc z takich zawodników trzeba korzystać, więc tutaj była inicjatywa, można powiedzieć, obopólna. No Konrad został w tej Świdnicy na ten krótki okres, nie wiem, może mało minut, to była też, to była też jego decyzja już pod koniec i no i słuchajcie, najważniejsze, tak, najważniejsze, że jest u nas, ja się cieszę, każdy się cieszy i mam nadzieję, że Konrad też będzie zadowolony. To przejdźmy do następnego pytania. Wśród letnich ubytków w drużynie, w cudzysłowie ubytków, nie ma Dariusza Michalaka, który zakończył karierę, tak? I biorąc pod uwagę to, że jest rekordzistą w ilości występów długoletnich w historii Górnika, czy jest planowane jakieś oficjalne podziękowanie zawodnikowi? Tak, tak, na pewno. Rozmawiałem z prezesem, na pewno jest planowane. Z tym, że nie powiedziałbym, że Darek zakończył karierę. To jest taki oficjalny. To tak jak Grzesiek. Grzesiek to 10 razy kończył. Tak, to jest taka oficjalna informacja. Ale ja z Darkiem rozmawiałem niejednokrotnie i daliśmy sobie czas do grudnia. Ma tam jakieś problemy, musi się z nimi uporać. I mam nadzieję, że w styczniu, no to będzie taka ostateczna jego decyzja, styczeń, luty. To płynnie, Paweł, możesz przejść do piątego pytania, bo tutaj troszeczkę to pytanie się łączy. Dobrze, no to piąte pytanie to przejdę, pominę to jedno. Czy kadra Górnika jest zamknięta na rundę jesienną, czy jeszcze można się spodziewać jakiegoś transferu? Szukamy zawodników cały czas, kadra nie jest zamknięta. Darek. Jak najbardziej. Każdy zawodnik nam się przyda też. Klub wrzucał na media społecznościowe informacje, że o czym mówiliśmy w programie. Tak, że szukamy zawodników. Oczywiście to jest z regionów. Można powiedzieć, że między innymi przez to zgłosił się do nas Daniel Pichurski po wrzuceniu takiej informacji ze Świebodzic. Jest teraz u nas i jest zawodnikiem praktycznie takim bardzo wąskiego składu, więc jest zawodnikiem, ogólnie można powiedzieć, że do grania. Jest naprawdę fajnym zawodnikiem, prawy, lewy obrońca, więc jest tutaj, daje nam duże możliwości w manewrowaniu i jakichś zmianach ewentualnych w składzie. No i ostatnie pytanie. Jeszcze chwilkę. Zapytam o Michała Krynickiego. Zawodnik, który w ostatnim meczu, który miałem okazję, przyjemność komentować, w ostatnim meczu na stadionie na Nowym Mieście, gdy jeszcze tam można było rozegrać mecz, strzelił wam wtedy 4 bramki, wygrała Unia wtedy z wami to spotkanie i od tamtego czasu tak jakby unikał tematu Górnika. Teraz nagle wraca. Czyja to zasługa? Twoja, czy po prostu już tak bardzo chciał tutaj z powrotem wrócić? Mi się wydaje, że chyba jednak tu przede wszystkim twoja zasługa. Znaczy, no, Michała znam. Akurat wypomina mi ten mecz, bo chyba grałem w tym meczu, to już często mi wypomina, no ale okej, no jeden mecz mu wyszedł wtedy, 3 bramki strzelił, można powiedzieć. Panowie, przed zapowiedzią kolejnej kolejki, ostatnie pytanie. Kadra zespołu głównie oparta jest na juniorach, stąd też wycofanie z rywalizacji juniora młodszego. Czy w przypadku, gdy na finiszu będą się ważyły losy ligowego bytu juniorów starszych, to priorytetem wciąż będzie zespół juniorów? Seniorów? Seniorów, przepraszam, seniorów. Tak, seniorów. No słuchajcie, no zobaczymy, jak będzie sytuacja zespołu seniorów wyglądać. No tak naprawdę gdzieś to manewrujemy tymi zawodnikami, też nie chcemy niektórych zawodników przeciążać, tak jak teraz na przykład Dani jest jeszcze juniorem, a może grać, gra w seniorach, a może grać w juniorach, dzisiaj miał dzień wolny, no bo też go biorę pod uwagę na mecz sobotni, więc większość tych juniorów jest przewidziana do grania w swoich ligach, jeżeli chodzi o wycofanie rywalizacji juniora młodszego, tak? Dobrze, czy tam tak. No słuchajcie, no oni będą grali też w lidze, tylko już nie dolnośląskiej, tylko terenowej są zapisani, także. To ja tak zakończę kąśliwie, troszeczkę mi się pewne rzeczy przypomniały z przeszłości, kiedy jeszcze oczywiście nie wiedziałem, że tu będziemy stali, że będziemy rozmawiali. Dużo masz bramek samobójczych na koncie? Jedną. Zaczynamy od sezonu 2009-2010. Broniąca tytułu, pierwsza w tabeli, niepokonana w 3 pierwszych kolejkach, Wisła Kraków pod wodzą trenera Macieja Skorży gra w Gdyni z Arką, przed którą kolejny sezon walki o utrzymanie w Ekstraklasie. Przed pierwszym gwizdkiem pożegnanie kończącego karierę Dariusza Żurawia. Ale to nie dlatego kibice zapamiętają to spotkanie. Przez 45 minut utrzymuje się wynik 0-0. Z lewej strony Andrasz Kirm do Patryka Małeckiego. Ten do juniora Diaza i trochę przypadkowo piłka znów pod nogami Małeckiego. Małecki jest już w polu karnym, próbuje mu przeszkodzić Adrian Mrowiec. Co tu się wydarzyło? To z pewnością najpiękniejszy gol samobójczy w historii Ekstraklasy.
Piłkarze Arki załamani, no takiego uderzenia nie powstydziłby się żaden napastnik świata. Popatrzmy raz jeszcze, miało być mocne wybicie piłki z pola karnego, skończyło się strzałem nie do obrony dla Andrzeja Bledzewskiego. Adrian Mrowiec, który karierę zaczynał u Wiśle Kraków, a potem grał m.in. w Szkocji i na Litwie, w polskiej ekstraklasie rozegrał w sumie 30 spotkań, strzelił jednego gola, ale wszyscy zapamiętali tego wyjątkowej urody samobuja. Jedno. Śni ci się ta bramka z Wisłą? Nie, ja to mam cały czas przed oczyma i piękny to był strzał. A ja mam przed oczyma na YouTubie filmy, jak pokazują, gdzie jest jeden z top 10 najlepszych obrońców Ligi Szkockiej i dla mnie te obrazki zawsze pozostaną. Bo to chyba był powrót w ogóle, nie? Chyba wtedy, tak jak dobrze pamiętam, do naszej ligowej ekstraklasy i pierwszy mecz z Wisłą przegrany 0-1. To był mecz, znaczy tak, to był sezon po wypożyczeniu do Harc. Miałem problemy delikatnie zdrowotne. Zagrałem tylko 10 spotkań w lidze. No i potrzebowałem czegoś nowego. Ten Harc to było wszystko powiązane z jednym właścicielem, Litwinem i z Romanowem. Oczywiście miałem z nim bardzo dobry kontakt, fajny facet, no ale gdzieś tam chciałem zmienić otoczenie i nadarzyła się okazja powrotu do Polski. Padło na Gdynię. I naprawdę super, super czas wspominam. Akurat ten mecz, o którym mówimy z Wisłą Kraków, no był dla mnie też bardzo ważny. Nowy trener Pasieka, Dariusz. Mecz z Wisłą Kraków, przeciwko moim kolegom, Broszki tam grali, grał Małecki, tam no naprawdę i wszystkich praktycznie znałem z tej drużyny i no wiadomo, no chciałem się pokazać z dobrej strony. Ta bramka, no ja szczerze nie wracam do niej, bo tak jak mówisz... Nie śni się. Tak, nie, akurat każdy ktoś mi chce jakąś szpileczkę wbić, tak przed chwilą. Ale nie chcąc. Okej, to gdzieś tam mówię. To było dla rozluźnienia atmosfery. Ale nie, słuchajcie, no to, no, tak. Słuchajcie, no, to taka ale sytuacja... Ale na się człowiek uczy zawsze. Tak, prawda? Sytuacja była taka jakaś dziwna, chciałem piłkę wybić, wpadła gdzieś za kołnierz. Bramkarz się ustawił, nasz w ogóle Bledzewski Andrzej, więc... Zwalam to na niego. Po koleżeńsku się zachowałem. To dobrze, panowie, to wracając już... Powiem tak, przynajmniej, wiesz, nikt tego nie będzie ci wypominał, jak co niektóre gole Harry'ego Maguire'a, nie? Także tutaj tego nikt nie da rady. Na szczęście takie filmiki o mnie krążą. To panowie, już oprócz najbliższej kolejki, czyli jaka jest Szczegą Górnik Wabry, o którym już rozmawiali, co byście jeszcze polecili godnego zobaczenia, czy godnego poświęcenia uwagi na najbliższą kolejkę? Bystrzyca z Jedlina. Też o tym pomyślałem. A dlaczego? No po pierwsze, byłem na meczu Bystrzycy Górnej, widziałem ich pierwsze spotkanie. Zagrali przyzwoity mecz. Doskonale, można powiedzieć, sobie poradzili w tym meczu w drugiej kolejce. Zdrój no jednak jest też zespołem dość dobrze poukładanym. No i pamiętam mecze z poprzedniego sezonu tych dwóch zespołów. I to też były zawsze bardzo zacięte pojedynki, więc podejrzewam, że tutaj to będzie ciekawe spotkanie. Na pewno dużo bardziej ciekawe niż Paweł, twój orzeł. No właśnie, zakiem. Nie, właśnie. No myślę, że te derby jednak tak. Najbardziej. Chciałem powiedzieć, że to będą najciekawsze derby tej kolejki. To tak trzeba było ci trochę tej szpilki też tam gdzieś. No to co panowie, przechodzimy do ligi, do A-klasy. Kuba, tu jakiś skrót okręgów tu będziemy pokazywać, czy nie? Tu A-klasy będziemy pokazywać, tak? Teraz. Widać, że scenariusza nie czytałeś. No nie. Tak zwykle się Kuba napracował, a ja nie przeczytałem. Tak. I po co ci to było? Dobrze, panowie, A-klasa, no to co? Ostatnia kolejka, co takiego ciekawego się wydarzyło? Bartek. No, mnie troszeczkę tutaj, nie powiem, że przeraża, ale troszeczkę in minus zaskakuje postawa Czarnych Wałbrzych. Też w pierwszym programie rozmawialiśmy o tym zespole. Doszło kilka ciekawych, doświadczonych graczy, kilku ciekawych, doświadczonych graczy do tego zespołu i wydawało się, że podopieczni trenera Dereweckiego ruszą naprawdę z kopyta, jak to się ładnie mówi. A tutaj dwa mecze, zero punktów, co gorsze, zero zdobytych bramek, 9 straconych. Jest nad czym pracować, jest spory ból głowy zarządu z prezesem Stasińskim na pewno na czele. Także ja tradycyjnie, jak mówię, mam sentyment do tego zespołu, jeszcze jak grali na Wrocławskiej, jeszcze jak występowali pod nazwą Akropol i gdzieś tam w głębi ducha czarnym kibicuję, dlatego też liczę, że to przełamanie nastąpi, aczkolwiek patrzę, że grają z Iskrą.
na pewno nie będzie łatwo o jakąkolwiek zdobyć punktową. Niemniej, no to jest piłka nożna, tak? Może to na przełamanie nastąpić. Może być. Czarni jednak zagrali dwa mecze z drużynami, które spadły z okręgówki, więc to też ma jakieś znaczenie. Mocno się wzmocnili, nawet międzynarodowo powiedziałbym, teraz pierwszy w historii klubu Nigeryjczyk dołączył do zespołu, więc to też ma jakieś takie ciekawe, pozytywne aspekty, że ta drużyna jest tak fajnie otwarta na wszystkich wokół. Nie wiem, czy teraz w tej kolejce już to na przełamanie nastąpi. Zobaczymy, jak do tego meczu przygotuje się Iskra i po prostu generalnie, czy będą mieli też skład, bo też jest wciąż jeszcze okres wakacyjny. A ja bym przede wszystkim zwrócił mimo to uwagę na derby. No właśnie, wiedziałem, że to powiesz. Ze szczytem wynik 4-4. Mecz na szczycie, choć nie był na szczycie. No tak, to ci wczoraj ostatnio tłumaczyłem, o co chodzi z tym. Tam mecz naprawdę bardzo ciekawy, bardzo zacięty, z kontrowersją po. To znaczy? Cały czas chodzi w komunikat w sieci naokoło. Jeden klub zarzuca jednemu panu brzydkie zachowanie w trakcie, czerwona kartka od sędziego za to zachowanie, wyzywanie i tak dalej. Wszystko tak jakby to, co na boisku gdzieś tam zostało, wiecie, zamiecione pod dywan, właśnie akonto tego zdarzenia. No ja bym się wolał jednak skupić na boisku, bo na boisku działo się dużo ciekawych rzeczy. Tak prawdę mówiąc, był to jeden z ciekawszych meczy tej kolejki i rzeczywiście działo się sporo. Skoro padło 8 bramek, to na pewno było ciekawie. No to panowie, ja jeszcze wam powiem, że Szczawno zremisowało z Zielonim Okrzeszów, chociaż, tak, chociaż zobaczcie, Szczawno się wzmocniło, bo tak, przyszedł Adrian Maliszewski, przyszedł Krzysztof Worski, przyszedł Piotr Pudełko i przyszedł Patryk Perlak, także i jeszcze nie, Fabian. Nie wymieniłeś najważniejsze osoby. No, oczywiście, Boże Jagromniaka, tak. Ale to ja mówię Benzemę. Ja mówię o ostatnich teraz wzmocnieniach, bo przypominam, że przed pierwszą kolejką już wiedzieliśmy, że Błażej jest. No i ci więc... te zawodnicy też byli, tylko po prostu dopiero o nich powiedzieli głośno, dlatego ci mówiłem, nie otwieraj puszki Pandory. No to otworzyłem puszkę Pandory i może to jest zaskoczenie, że mimo wzmocnień tylko jeden jeden. Nie, Zieloni to też nie jest zły zespół, poza tym to jest taka trochę przyjacielska relacja między tymi drużynami, więc oni tam pograli pewnie o to, żeby punkty zdobyć, ale sobie krzywdy nie zrobić, skoro nie było jakiejś specjalnej okazji, tak jak pisała jedna i druga drużyna na swoich profilach social mediowych, że po prostu dobrze się bawili, do końca grali o wygraną, ale generalnie remis to był taki mecz na remis. Znaczy, dobra zabawa dobrą zabawą, ale na pewno odstawiania nóg nie było, bo jedni i drudzy chcieli coś sobie udowodnić. Błażej Gromniak w końcu 10 lat spędził w Mokrzeszowie. No może, dochodząc do już końca, ja się cały czas zastanawiam nad tym 5-1, gdzie Walim przegrywa ze Stanowicami, twoje jedna z ulubionych drużyn, Kuba. Brak Śmiałowskiego? To o czym rozmawialiśmy? Do Świdnicy, do Bielawianki, przepraszam. I tak, to jest zdecydowanie brak tego zawodnika, no ale w tym meczu nie było 6 zawodników z podstawowej 11. Mówisz o Walimie? Tak. Ale już czas komunii, bierzmowań minął, to zawsze to, w maju tam zawsze jest taki problem. No wakacje też już dobiegają końca. To wiecie, jak to wygląda. Przepraszam, no. Ja też myślę, że tam jakiś jest problem w Walimiu, bo też... To jest dziwne. Tak, no właśnie dziwne, bo rozmawiałem tak chwilę przed sezonem, taką dłuższą chwilę przed sezonem z trenerem Piotrem Borkiem i no i gdzieś mówił mi, że będą walczyć o awans do tej okręgówki. W tamtym roku się nie udało, ale plany pozostają, a teraz widzę, że no tutaj pierwsza kolejka, druga kolejka też gdzieś tam mieli problem właśnie ze zebraniem się na sparingi. Tak jak mówiłeś, czas komunii już chyba minął, a tutaj dalej nie ma składu, więc tutaj no ciężka sytuacja. Ja cały czas patrzę i kibicuję Karolinie Jaworzyna Śląska. Fajnie tam się dzieje. Grałem w tym klubie też, dlatego też z sentymentu. Trener Rosiak naprawdę robi fajną robotę, ma kilku fajnych zawodników, więc myślę, że tutaj no, będzie ciekawa rywalizacja ze Szczawnem Zdrój. Tak, ja tak widzę, że te dwa zespoły mogą być takim koniem napędowym tej drużyny, tej ligi. A Wenus Nowice, drużyna, z którą mieliście okazję też pogrywać trochę? Wiesz co, szczerze? No nie wiem, no nie chciałbym tutaj, no nie wiem, po prostu tak nie kojarzę, no nie pamiętam, więc... 6 punktów, ale tylko no tak, 2-0, nie? W bramkach, także... No, te mecze też dopiero przyjdą takie ważne, jak zagrają ze Szczawnym, zagrają z Jaworzyną, więc no zobaczymy. No to dobra, panowie, to co na najbliższą kolejkę, co byście polecili, Kuba, co pokażemy też? No na pewno dwa mecze, Zagłębia z AKS-em Szczegom, tak się ułożyło, że te mecze są akurat w niedzielę 1.11, 2.17 i Szczytu Bieguszów z Sudetami Dzieśmorowice, te dwa mecze uda się jakoś tam skreować w czasie, więc one się pojawią. Czyli zapraszamy was na kanał sportowy Wałbrzych TV do YouTube'a, Kuba będzie transmitował mecze. No i tyle. No. Ale z ciekawych spotkań tutaj na przykład też, tak jak mówiliśmy, Iskra będzie podejmować Czarnych Wałbrzych.
Też jestem ciekawy meczu właśnie Walimia z Nowicami. No i to, czy Szczawno rozgromi Stanowice. Albo odwrotnie. Albo odwrotnie. Te dwa zespoły zawsze ze sobą rywalizując sprawiały różne wyniki. Ja sam nie jestem w stanie przewidzieć, co tam się dzieje. No ja się raczej wybiorę na Zagłębie, bo trzy dni później gramy derby Wałbrzycha w Pucharze Polski. I ten mecz też Zagłębie. Pokażemy. Tak, tak. Także na pewno się raczej wybiorę na Zagłębie zobaczyć. No bo tak jak mówię, trzy dni później jedziemy do nich na stadion, więc będzie też ciekawy mecz. A no wiadomo, czyli jak to jest. Mimo, że klasa niżej od was, szanujecie przeciwnika. Oczywiście, i tak. Oczywiście, że tak. No, trzeba szanować. I oglądałem już Zagłębie kilkukrotnie, więc chodziłem też tam na mecze, blisko mieszkałem, więc mniej więcej wiem, tam skład się nie zmienił, znam tam zawodników, wiem jak grają, ale no oczywiście pójdę, bo to trzy dni przed meczem, więc wypada nawet. To co, kończymy A-klasę, przechodzimy do ostatniej naszej rozgrywki, no tak naprawdę inauguracji, tak, no bo B-klasa jeszcze w ogóle nie grała, więc warto parę słów powiedzieć, myślę, że tutaj Kuba przybliży nam trochę zespoły, kto zagrał. Wiesz co, no mecze wszystkie w niedzielę to na pewno, wszystkie 27 sierpnia. I tak też o tej samej godzinie. Tak, zazwyczaj tak to się odbywa. Zazwyczaj o 11 godzinie, tak. Tak. Pierwszy mecz już w Mokrzeszowie o 10, później mamy większość meczu o 11, jedno spotkanie 13.30. Powiem tak, Podgórze dobrze się reprezentowało w sparingach, więc może to będzie znowu taki powrót do klasy wyżej i tam pewnie znowu będzie trud w utrzymaniu tego zespołu. Mieroszów, jeśli będą grać tak jak grali wcześniej, z tym, że tam problem z bramkarzem jest dość duży, bez bramkarza ten zespół sobie radzi naprawdę średnio i to widać, no to też powinien sobie tu w tym sezonie poradzić całkiem dobrze. Pytanie jak Unia, bo przecież tam w Bogaczowicach tyle czasu spędziłeś, wiesz od podszewki, Adrian, co tam się dzieje. No tak, no Unia no, taka chimeryczna drużyna, czasami jest skład, wiadomo jak to w B-klasie, czasami nie ma, ale mamy naszego Kafu na prawej obronie, Mirosław Lew. Bardzo serdecznie. Człowiek orkiestra, tak, człowiek orkiestra. Pozdrawiam. Bo już widziałem, że wiosną też sędzia, tak. Tak, tak, pozdrawiamy serdecznie pana wójta. Zazdroszę zdrowia, naprawdę fajne. Ponad tyle lat, a dalej jest w stanie biegać z młodymi chłopakami, więc zobaczymy. Szczerze powiem, że jestem tak pozytywnie nastawiony. Ten mecz odbędzie w Szczawnie Zdroju, ponieważ w Bogaczowicach odbywają się drużynki coroczne, więc... Piotrek Kało jest teraz trenerem, więc mam nadzieję, że to poukłada i na mecz na pewno chłopaki się zbiorą i jestem pewien, że dadzą z siebie wszystko w tym meczu. Tym bardziej, że Jaroszów też planuje w tym sezonie powalczyć o awans. To już któryś raz z rzędu, jak ta drużyna gdzieś tam bije się o te pierwsze pozycje i zawsze jest tak tuż za tymi drużynami, które awans uzyskują. Też jestem ciekawy. Piotrek Kało jako grający trener? Grający trener, mhm. Tak. Całe życie będzie grał, strzelał. Więc... No właśnie widziałem w Świdnicy, niedawno był ten mecz charytatywny. Coś widziałem, że sylwetka mu się troszeczkę poprawiła. Poprawiła mu się, tak. I się, cieszę się cały czas z tego, że coraz lepiej wygląda. Piotruś, ale mało bramek pana. To co, panowie, powoli przechodzimy do Pucharu Polski. To tutaj, zanim przejdziemy do tego, o czym będziemy mówić, to ja wam powiem, że właśnie w tej chwili w internecie widzę, że Jedlina Zdrój wygrywa z Polonią Stal Świdnica. Ale juniorami. Juniorami. 3-1. Więc może to jest jakiś... Jeszcze co, widziałem też skład z Zdroju. Nie był to pierwszy skład, który występuje na co dzień w rozgrywkach ligowych. Takie pół na pół pomieszane, tak jak zresztą w tym meczu. Tak, tutaj, dokładnie. Prawda, co oglądaliśmy chwilę temu. No to dobrze, panowie, to co? Puchar Polski. Kuba, Bartek, macie jakieś swoje typy, zestawienie parowe, które waszym zdaniem ciekawy mecz do obejrzenia? Oczywiście bez dwóch zdań derby Wałbrzycha, derby Zagłębie z Górnikiem. Które pokażemy w sportowy Wałbrzych TV. A oprócz tego, co myślicie, pozostałe zestawienia parowe? No to trudno przewidzieć, tutaj grają zespoły lepsze z gorszymi, może będzie ciekawe spotkanie Włókna Żagłuszyca z Granitem Roztoka, no na pewno będzie ciekawie w Kłodzku, Nysa Kłodzko, Lechia Dzierżoniów. Raczej nie powinno być problemów w Domaszkowie. Słowianin powinien to spotkanie, wydaje mi się, wygrać. Zresztą to mecz dzisiaj chyba się odbywało o 17.30, także być może gdzieś w internecie, Paweł, wygooglujesz wynik tego meczu. Śnieżnik Domaszków, Słowianin Wolibórz. No nie wiem, Kudowa Zdrój, Znowa Ruda, to też może być ciekawy mecz. Zapraszano mnie z kamerą na transmisję do Roztocznika, gdzie miejscowy zespół gra ze Skokami Stolec. Akurat to się odbywa w tym samym dniu, co Zagłębie Górnik, więc w tym momencie nie ma szans na takie spotkanie. Natomiast tam też ponoć bojowe nastawienia Roztocznika. No tylko, że tutaj będzie się mierzyła drużyna klasowa ze Spadkowiczem z czwartej ligi, więc faworyt wiadomo, jeden. Zobaczymy, jak to się potoczy. Panowie, czy coś jeszcze pozostało nam do omówienia? Czy mecz pucharowy normalnie z udziałem kibiców obu ekip, bo tam pamiętam rok czy dwa lata temu
Bez kibiców? Szczerze, chyba z tego co słyszałem, gdzieś przeczytałem w internecie, że jest bez kibiców, i tak wiadomo, że kibice będą gdzieś, gdzieś tam za płotem, tak. A tutaj jeżeli chodzi o nas, jak widzę, że tak, czasami drużyny te lepsze gdzieś szachują zawodnikami i gdzieś tam wystawiają taki bardziej rezerwowy skład. No my z szacunku do przeciwnika oczywiście jedziemy na Zagłębie pełnym składem, więc jeżeli tylko wszyscy będą zdrowi, to gramy w pełnym mocnym składzie i chcecie walczymy. Wygrać, oczywiście, tak? Że tak. No, Adriana, powiedz, bo ja znowu z drugiej strony słyszałem informację, też rozmawiałem z kilkoma osobami przed tym programem. Oni też z szacunku do przeciwnika chcą zagrać pełnym składem i wykorzystać to kartofisko, czyli boisko Arena Dąbrowskiego przeciwko wam. To jest duży problem grać na takich murawach? No jest to duży problem, no nie ukrywam. Znaczy teraz mamy jeszcze taki dobry okres, że jeszcze te boiska w miarę mogą wyglądać, nie? Ale później to już będzie coraz gorzej. No, graliśmy na ostatnim meczu, graliśmy w Ziębicach, teraz graliśmy u siebie. No, te murawy naprawdę są dobre, już w dobrym stanie w tej lidze okręgowej, to już można pograć piłką i ona przysłowiowo nie powinna skakać gdzieś na klatkę piersiową zagrana po ziemi, więc no tutaj no będzie to troszkę inny mecz, ale tak jak mówiłem, no wychodzimy całym składem, pierwszym składem i tak jak mówiłem, no będziemy walczyć o zwycięstwo, tym bardziej, że ci kibice, niby mecz bez kibiców, ale ci kibice i tak będą, więc też gramy dla nich. No tak, ostatnio, gdy taka sytuacja miała miejsce, też pokazywaliśmy to spotkanie, stali ci kibice za płotem, tuż za naszym stanowiskiem. Niesamowita atmosfera, ten doping sprawiał, że mecz się chciało nie tylko oglądać, ale tak jakby nawet być na tej płycie, na murawie, uczestniczyć w tych zawodach, tak. Ze strony takiego typowego zawodnika. Tym bardziej, że właśnie na wyjazd do Szczygłomia już się zapowiadają, że setka, 200 to będzie mało, więc no, liczymy też na ten doping i to zapraszamy może, na mecz. To może pociąg specjalny o 16 z tego, co słyszałem z Błyska. Złoty. Panowie, powoli zbliżając się do końca, chciałbym jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę, a właściwie ją ogłosić. Na portalu społecznościowym już jest Sportowy Wałbrzych na Facebooku. Prośba klubu Piłkarski Gwarek, zrzutka dla Marcela na operację, zerwał więzadła krzyżowe w kolanie, chciałby wrócić do gry, tam trzeba zebrać 20 tysięcy złotych na operację i rehabilitację. Jeżeli brać piłkarska, tutaj kibice chcieliby się zrzucić, my oczywiście pod filmem podlinkujemy link do zbiórki, umieścimy, także jeżeli mielibyście taką wolę, chcielibyście wesprzeć młodego zawodnika 16-letniego przy powrocie do zdrowia, do pełni grania, to bardzo prosimy o wsparcie. A kibiców też ciągle zapraszamy do tej wspólnej zabawy, by wysyłać nam filmiki z waszych akcji meczowych, z tego jak się do tych spotkań przygotowujecie, by pokazywać to, co dzieje się na trybunach. My też to pokażemy. No i chcemy po prostu dać wam taką szansę na to, by razem z nami tworzyć ten program. No i czekamy na prezentację klubów, a także kibiców, jak dopingują swoje zespoły. Może akurat będzie okazja, żeby kibice Górnika puścili nam filmik, który zaprezentujemy w naszym programie, jak dopingowali, chociażby w derbach w Pucharze Polski. Lub ja tym specjalnym pociągiem, do czego ja jadę. Dokładnie. To co, wszystko? Kończymy, panowie? Kończymy. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy, że byliście z nami. Naszym gościem specjalnym był trener Adrian Mrowiec, trener Górnika Wałbrzych. Dziękujemy ci serdecznie. Dziękuję również. Oczywiście oglądajcie nas i oglądajcie kanał Sportowy Wałbrzych TV i najbliższe relacje piłkarskie. Do zobaczenia za tydzień w programie Przed Kolejką.